Nic nie ukoi bólu. Nawet pośmiertne odznaczenie za wybitne zasługi dla rozwoju niezależnego dziennikarstwa. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie Jarosław Ziętara. Natomiast no, doceniam to jako jakąś taką ważną formę upamiętnienia postaci mojego brata. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał również Krzysztofem Kazimierczak, który od 30 lat walczy o wyjaśnienie i nagłośnienie sprawy porwania i zabójstwa swojego przyjaciela. On był dziennikarzem mimo młodego wieku, był dziennikarzem wielkiego formatu. Zapowiadał się na człowieka, który dzisiaj należałby na pewno do znanych dziennikarzy, znanych, utytułowanych. Złożył ofiarę własnego życia na ołtarzu prawdy. Jarosław Ziętara 30 lat temu dopiero zaczynał dziennikarską karierę. Zajmował się najtrudniejszym rodzajem tego fachu – dziennikarstwem śledczym. 1 września 1992 roku wyszedł ze swojego domu przy ulicy Kolejowej do redakcji Gazety Poznańskiej, ale nigdy do niej nie dotarł. Bardzo młody człowiek, 24 lata, ale swoją niezłomnością, odwagą pokazał, że takie powinno być dziennikarstwo i dlatego mówiłem, że powinien być patronem niezależnego dziennikarstwa. 10 lat właściwie zostało w tej chwili na to, żeby państwo polskie się zrehabilitowało. Tyle czasu zostało do przedawnienia sprawy. W 2016 roku przed Sądem Okręgowym w Poznaniu stanął były senator Aleksander Gawronik. Ma się wyjaśnić w końcu, czy ten człowiek jest, nie ma, co się z nim stało. Który, zdaniem śledczych, miał podżegać do zabójstwa dziennikarza. W lutym tego roku został oczyszczony z zarzutów, ale wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Myślę, że można zrobić znacznie więcej w sprawie Ziętary, że organy ścigania mogłyby zrobić znacznie więcej. No i mam taką nadzieję, że to nastąpi. Wręczeniu medali w Urzędzie Wojewódzkim towarzyszyło dziś otwarcie wystawy poświęconej Ziętarze. Dla większej publiki będzie ona dostępna w holu urzędu od poniedziałku. Damian Wełna, Puls Dnia.